Z wejściem netbillingu coraz więcej mówi się o konieczności zwiększania autokonsumpcji i słusznie. Wielu handlowców, instalatorów jako rozwiązanie podaje wybór układu wschód-zachód, o ile oczywiście pozwala na to dach. Sam zresztą podałem to jako jeden z 10 przykładów na zwiększanie autokonsumpcji w jednym z poprzednich materiałów. Taki montaż modułów ma zwiększyć autokonsumpcję oraz zwyczajnie bardziej się opłacać. Jednak pytanie, którego niemal nikt nie zadaje i na które nikt nie daje odpowiedzi, a które jest absolutnie kluczowe. O ile wybór układu wschód-zachód zwiększy autokonsumpcję i czy jest to gra warta świeczki? Cóż, niektórym wystarczy po prostu mocna opinia na ten temat. Netbilling? Tylko wschód i zachód. Większa autokonsumpcja. Bez argumentów, bez obliczeń, bez uzasadnienia. Ja jednak, a wierzę, że również wielu z oglądających, wolę opierać się na liczbach, a nie na wierzeniach. Nawet jeśli obliczenia nigdy w 100% nie oddadzą rzeczywistości i będą tylko pewnym jej przybliżeniem, to i tak uważam, że warto opierać o nie swoje decyzje. Dlatego właśnie zamiast podawać kolejną opinię bez konkretnych wartości, bez uzasadnienia, postanowiłem skorzystać z wnikliwych analiz przeprowadzonych przez naukowców jednej z polskich politechnik, a także przeprowadzić symulację na swoim własnym przykładzie. Zapraszam na ten odcinek. Autokonsumpcja, czyli wykorzystywanie energii na własne potrzeby od razu, bez wprowadzania jej do sieci, stała się jeszcze ważniejsza po wprowadzeniu tzw. nowych zasad, czyli netbillingu. Bo 1 kWh sprzedawana jest do sieci po znacznie niższej stawce, niż trzeba zapłacić za tą samą kWh, żeby odkupić ją z sieci. Kiedyś, jeszcze w czasach netmeteringu, ta różnica wynosiła 20%, dziś jest to około 50%, a w przyszłym roku, od 2 lipca 2024 roku, wprowadzone będą ceny godzinowe i tak naprawdę nie wiadomo, jaka dokładnie będzie ta różnica. Dlatego właśnie zwiększanie autokonsumpcji stało się jeszcze bardziej istotne dla prosumentów, użytkowników takiej instalacji. W jednym z moich poprzednich materiałów podałem 10 pomysłów na zwiększanie autokonsumpcji. Swoją drogą tylko 9 z tych pomysłów jest nadal aktualnych. Jedne z nich są dość kosztowne, inne natomiast całkowicie darmowe. Jedne zwiększają tą autokonsumpcję w większym stopniu, inne w mniejszym. Pierwsze 2 z 10 wymienionych pomysłów dotyczyły zmian projektowych. Jedna to była celowe niedowymiarowanie instalacji, natomiast druga to właśnie wybór układu wschód-zachód, o ile dach daje taką możliwość. Instalacje fotowoltaiczne skierowane w stronę południową mają szczyt produkcji około godziny 12. W przypadku instalacji skierowanych na wschód, ten szczyt przypada wcześniej. W przypadku instalacji skierowanych na zachód, szczyt przypada później. Natomiast w przypadku układów wschód-zachód, wykres produkcji wygląda właśnie w ten sposób. Więcej energii rano, więcej energii po południu czy wieczorem, oraz mniej energii w okolicach godzin południowych. I taki spłaszczony wykres w teorii oznacza zwiększenie autokonsumpcji, no bo przecież szczyt zużycia energii najczęściej przypada na godziny poranne czy godziny wieczorne. No i tu dochodzimy do sedna sprawy. Aby ocenić, jaki układ wybrać, musimy znać różnicę wartości tego, co zyskamy, ale również wartości tego, co stracimy. Wyobraź sobie, że budujesz dom. Jesteś teraz na etapie planowania grubości izolacji. Czy zwiększysz początkowo planowane 25 cm styropianu do 50 cm, gdy usłyszysz, że spowoduje to dalsze obniżenie współczynnika przenikania ciepła i koszty ogrzewania będą przez to jeszcze niższe? Myślę, że zapytasz, przynajmniej mam taką nadzieję, o ile będą niższe oraz ile kosztuje ten styropian, no bo co z tego, że współczynnik przenikania ciepła będzie niższy i zaoszczędzisz na ogrzewaniu powiedzmy 10 zł, dodatkowe 10 zł w skali roku, jeśli wydasz 10 tysięcy zł za styropian. No przecież to nie ma sensu. Ja wiem, że medycyna idzie do przodu, średnia długość życia człowieka jest coraz dłuższa, ale cholera, no 1000 lat oczekiwania na zwrot z takiej inwestycji, nie wiem, w mojej opinii nie ma sensu. No i tu wracamy do fotowoltaiki, bo łatwo jest policzyć, jakie będą różnice w uzysku między instalacją skierowaną na wschód-zachód, a typowo na południe. Można skorzystać chociażby z kalkulatora JRC, można skorzystać z tabelek dostępnych na przykład w książce Instalacje fotowoltaiczne Bogdana Szymańskiego. Generalnie w zależności od kąta nachylenia takie różnice powinny wynosić około 15
procent, może troszkę więcej. Ale drugie pytanie, nie mniej ważne w takich rozwiązaniach, o ile zmiana tego układu z południa na wschód-zachód zwiększy autokonsumpcję. Nikt o tym nie mówi i bardzo mnie to dziwi, że mało kto o to pyta. No bo jeśli uzysk spadnie o 15%, a autokonsumpcja wzrośnie na przykład o 1%, to czy było warto? Czy to jest opłacalne? No dobra, ale co jeśli autokonsumpcja wzrośnie o 15%? Gdzie jest ta granica? Od kiedy w zasadzie będzie się to opłacać? I przede wszystkim ile faktycznie ta autokonsumpcja wzrośnie i na ile jest to zmienne? Zapraszam teraz do wspólnego przejrzenia badania przygotowanego przez jednego z pracowników Politechniki Lubelskiej, a później pokażę własne obliczenia. Ok, wrzucamy na ruszt badanie pod tytułem Multivariant Analysis of Photovoltaic Performance with Consideration of Self-Consumption. Mimo tego, że tekst samego badania jest w języku angielskim, to został on zredagowany przez pana doktora Cieślaka z katedry odnawialnych źródeł energii na Politechnice Lubelskiej. W badaniu skupiono się na porównaniu dwóch podejść projektowania fotowoltaiki. Maksymalizacji uzysku przez skierowanie modułów w kierunku południowym oraz maksymalizacji autokonsumpcji przez skierowanie modułów na wschód Zachód. Wzięto pod uwagę zarówno firmę zużywającą ponad 50 MWh w skali roku oraz zwykłe, przeciętne, średnie gospodarstwo domowe zużywające 6000 kWh rocznie. Badanie przygotowane było już po ogłoszeniu nowych zasad i ujęte w kontekście właśnie net billingu. Celem było sprawdzenie opłacalności ekonomicznej obu podejść, a także ich wpływu na ograniczenie emisji CO2. Dokładne godzinowe profile zużycia pobrane było z portali do monitoringu, a sama analiza przeprowadzona została w programie PVSYS, opierającym obliczenia o szczegółowe dane meteorologiczne, modelowanie 3D wraz z zacienieniami, a także wgrane profile zużycia po to, by dać jak najwyższą dokładność. Instalacja 6 kW peak składała się z modułów Reason Energy, falownika Fronius Symo 503M, a komercyjna z tych samych modułów i falownika Huawei. Kąt nachylenia to 25 stopni w przypadku instalacji skierowanej na południe oraz 10 stopni dla układu wschód-zachód. Autor zauważa, że większa autokonsumpcja to także mniejsze szanse na wyłączenie falownika w słoneczne dni wolne od pracy, kiedy napięcie w sieci jest wyższe. A oto przykład jednego z dni. Niebieskim kolorem zaznaczona jest energia pobierana bezpośrednio z sieci. Jasno-zielony to jest energia produkowana i konsumowana na bieżąco, natomiast ciemno-zielony kolor, mam nadzieję, że widać tą różnicę, to jest energia, która jest wprowadzana, która jest sprzedawana do sieci. To jest oczywiście dzienny profil godzinowy. Jak widać, produkcja jest oczywiście największa w okolicach godzin południowych, natomiast zużycie jest największe o godzinie 20, czyli wieczorem. Tak to wygląda natomiast w rozbiciu na miesiące. Na niebiesko nadal mamy energię pobieraną z sieci, jasne zielone autokonsumpcja, ciemny zielony energia sprzedawana do sieci i widać fajnie, jak się to rozbija na miesiące, o ile więcej energii jest pobieranych z sieci zimą niż latem i odwrotnie, jak mało energii jest wprowadzane do sieci zimą, a jak dużo latem. I to też stanowi istotny czynnik różnic w autokonsumpcji. No dobra, ale to są jakieś przykłady, a ile wynosi ostateczny wynik? To tabelka prezentująca wyniki i jak widać autokonsumpcja w przypadku układu wschód-zachód była o 3% wyższa niż w przykładzie układu południowego dla domu z produkcją roczną oscylującą w okolicy zużycia rocznego. Natomiast w przypadku firmy tam instalacja była generalnie niedowymiarowana, była to instalacja 50 kW przy znacznie większym zużyciu rocznym na poziomie 383 tysięcy kWh rocznie. I autokonsumpcja wyjściowa już była bardzo wysoka, 95%, natomiast zmiana układu na wschód-zachód pozwoliła na dalsze zwiększenie autokonsumpcji o kolejne zawrotne 2%. Jak widać, autokonsumpcja w omawianym przykładzie wzrosła zaledwie o 3% w przypadku domu i o 2% w przypadku firmy. No i co w zasadzie daje te 3 czy 2%? No cóż, na tym przykładzie praktycznie nic, gdyż energia produkowana i skonsumowana na bieżąco, co ciekawe, jest wyższa dla układu południowego zarówno w przypadku gospodarstwa domowego, jak i dla firmy. Procentowo stanowi mniejszą wartość, ale ten uzysk jest większy. Jakby 27% z 6 tysięcy to ciągle więcej niż 30% z 5 tysięcy. Oznacza to tyle, że gdyby nadwyżka energii wprowadzana była do sieci nawet całkowicie za darmo we wszystkich godzinach przez cały rok, to i tak
bardziej opłacałaby się instalacja skierowana na południe. Z tym, że zawsze musi być jakaś gwiazdka, zawsze musi być jakaś niedokładność czy specyfika danego podejścia. Po pierwsze, ten kąt nachylenia jest dość mały, tak? 10 stopni tylko dla wschód-zachód. A może, gdyby ten kąt nachylenia był większy, na przykład 25-35 stopni, to wtedy ta autokonsumpcja wzrosłaby bardziej. W końcu wykres będzie jakby jeszcze szerszy i jeszcze bardziej spłaszczony. Po drugie, od 2 lipca 2024 roku będzie to wyglądało nieco inaczej. Nie będziemy mówić o średniej cenie miesięcznej energii, tylko o cenach godzinowych. Sprzedaż energii o godzinie 17 do sieci będzie czymś innym niż sprzedaż energii o godzinie 12 lub o godzinie, nie wiem, 5 rano. Po trzecie, badane były dwa obiekty, obiekt firmowy i gospodarstwo domowe. I być może one wcale nie były takimi standardowymi reprezentantami takich obiektów, jak wspomina o tym autor. Być może. I te trzy rzeczy sprawiły, że choć badanie przemawiało do mnie znacznie bardziej niż mantra instalatorów na temat wschód-zachód jest najlepszy, tylko wschód-zachód na netbilling, to jednak pojawiły się pewne wątpliwości i nie byłem w 100% usatysfakcjonowany odpowiedzią. Pomyślałem, że mogę zrobić takie porównanie na własnym przykładzie i sprawdzić, ile oszczędności przyniosłaby mi taka instalacja w przypadku wyboru układu wschód, w przypadku skierowania modułów na zachód, w przypadku zrobienia instalacji dzielonej wschód-zachód oraz w przypadku skierowania modułów na południe. Przede wszystkim jednak chciałem uwzględnić większy kąt nachylenia instalacji oraz ceny godzinowe. Większy kąt w teorii powinien zwiększyć autokonsumpcję jeszcze bardziej, natomiast od lipca 2024 roku będzie miało znaczenie również o której godzinie energia będzie wprowadzana do sieci. Mój pomysł na symulację wyglądał więc następująco. Po pierwsze, musiałem zdobyć profil zużycia od operatora. Po drugie, przeprowadzić symulację uzysków dla 4 typów instalacji. Wschód-zachód oraz południe. Po trzecie, przygotować zestawienie cen RCE dla każdej z 8760 godzin chyba w zeszłym roku. Wiem, że w przyszłym roku nie będą identyczne, ale no, jakieś odniesienie trzeba przyjąć. Czwartym krokiem miało być zbudowanie kalkulatora Excel, który umożliwi porównanie tych 4 typów instalacji, umożliwi sprawdzenie, ile wyniosłaby autokonsumpcja w każdym przypadku, a także jak przełożyłoby się to na opłacalność. Mógłbym teraz skorzystać z tego filtru postarzającego, ale nie przesadzajmy, aż tak długo to nie zajęło. Zaczynając od początku, czyli pobór danych dotyczących zużycia dla każdej godziny z zeszłego roku. W przypadku operatora Energa jest to koszt 77 zł i wysyłają to, jeśli dobrze pamiętam, w ciągu 14 dni. Można to także zrobić samemu, na przykład logując się przez aplikację Mój Licznik. I stamtąd można pobierać takie dane, z tym, że jest jedno kluczowe ograniczenie. Trzeba pobierać te dane osobno dla każdego dnia, czyli trzeba przeklikać 365 razy i z tych 365 plików wydobyć to do Excela. No, nie każdy sobie oceni, czy ważniejsze jest dla niego czas, czy pieniądze, aczkolwiek 77 zł za taką usługę nie jest chyba tak dużo. Jako, że moje zapotrzebowanie na energię elektryczną jest bardzo niewielkie i mogłoby być niereprezentatywne, to znormalizowałem ten profil zużycia do sumarycznej rocznej wartości na poziomie 10 tysięcy kWh. Tak wygląda mój uśredniony profil dobowy. Jak widać, kształt jest dość standardowy, czyli bardzo niskie zużycie nocą, później szczyt poranny, mniejsze zużycie w trakcie dnia, które znowu rośnie po południu, by osiągnąć szczyt wieczorny. Aby obliczenia były dokładniejsze, nie będę stosował jednak tego uśrednienia, tylko indywidualne zużycie dla każdego z dni w roku. Do obliczenia uzysków dla wszystkich 4 sposobów zorientowania modułu pobrałem dane z kalkulatora JRC. Instalacja południowa wyprodukuje oczywiście najwięcej energii w skali roku, co mnie zdziwiło. Spodziewałem się lekkiej przewagi wschodu nad zachodem, ale akurat na podstawie tych danych z tego konkretnego roku dla danej lokalizacji okazało się, że instalacja wschodnia wyprodukowałaby dość istotnie więcej energii od instalacji skierowanej na zachód. Tak wyglądają wykresy dzienne. Od razu widać, że instalacja skierowana na południe zyskuje w okolicach godziny 11, godziny 12, natomiast traci nieco w godzinach porannych. Jak się dokładniej przyjrzymy, to widać jednak również to, że ten zysk w okolicach środka dnia jest znacznie większy od tej straty pod koniec czy na początku.
Choć przedstawiam teraz uśrednienie, do obliczeń oczywiście biorę inne uzyski dla każdego dnia. Kolejnym krokiem było zdobycie średnich cen godzinowych RCE. Tak prezentuje się wykres średnich cen. Jak widać, no on może przypominać troszeczkę profil zużycia w pewnym sensie, czyli im większe jest zużycie, im większe zapotrzebowanie na energię, tym wyższa cena, a trochę jest odwrotne od wykresu fotowoltaiki, bo gdy instalacja produkuje najwięcej energii, to wtedy te ceny są niższe niż rano czy wieczorem. Oczywiście również tutaj nie stosowałem średnich cen, tylko indywidualne ceny dla każdego dnia. Gdybym to pominął, no to wyniki nie byłyby zupełnie adekwatne do rzeczywistości. Chciałem tu tylko jeszcze zaznaczyć, że nie ma potrzeby na przykład zastanawiania się nad autokonsumpcją w ujęciu profilu 15-minutowego z tego powodu, że od lipca 2022 roku wszyscy już operatorzy zobligowani są do bilansowania, do wektorowego bilansowania międzyfazowego w ujęciu godzinowym, a więc jeśli w ciągu tej samej godziny wyślę 2 kWh do sieci, a 5 minut później te 2 kWh odbiorę, to wychodzę na zero. A więc po zbudowaniu kalkulatora, który może policzyć to dla wszystkich godzin w roku, uwzględniając ciągłą zmienność zużycia, produkcji oraz cen energii, otrzymałem następujące wyniki. Procentowa autokonsumpcja bez niespodzianek byłaby największa dla układów wschód-zachód, a najmniejsza, gdyby moduły skierowane były na południe. Jednak biorąc pod uwagę również wolumen energii wyprodukowanej, sama wartość poboru własnego byłaby nieco większa w przypadku instalacji południowej niż dla pozostałych układów. O ile różnice w poborze energii czy energii pobranej z sieci w przypadku poszczególnych typów instalacji byłyby niewielkie, to różnica w ilości energii sprzedanej do sieci jest dość istotna na korzyść instalacji skierowanej na południe. I właśnie dlatego, biorąc pod uwagę nieco większy pobór własny w kilowatogodzinach oraz dość istotnie większą sprzedaż energii w kilowatogodzinach, okazuje się, że instalacja skierowana na południe przyniosłaby największe oszczędności, a roczna oszczędność wynosiłaby ponad 1500 zł więcej niż w przypadku układu wschód-zachód. A więc wyniki po raz kolejny przeczą temu, co można przeczytać w większości artykułów, porad, komentarzy czy opinii. I właśnie przez to przynajmniej 3 razy zastanawiałem się, czy dobrze liczę i jeszcze raz przeglądałem arkusz kalkulacyjny. Jednak prawda to nie jest demokracja. To, czy coś jest faktem czy nie, nie zmieni tego, jak dużo osób tak uważa. Oczywiście model ma pewne niedoskonałości, jednak pozwala na dość dobre przybliżenie, w tym przypadku akurat mojej sytuacji. Ale jak to możliwe i z jakiego powodu tak się dzieje? Dlaczego tylu ludzi mówi o układzie wschód-zachód, pomijając jakby, że ta autokonsumpcja wzrośnie o tak niewielkie wartości? Wyjaśnienia tego posłużę się innym badaniem naukowym, to jest Benefit Evaluation of PV Orientation for Individual Residential Consumers. To jest badanie wykonane w Belgii, Azoyut, Desmet, Van de Velde. I to są wykresy fajnie pokazujące, że ten szerszy rozstaw wykresu dotyczy tylko lata, a zyski są tam relatywnie niewielkie. Znacznie więcej tracone jest w środku dnia. Wszyscy biorą pod uwagę piękny, idealny, wspaniały wykres ze słonecznego, letniego, bezchmurnego dnia, zapominając o tym, że w dzień pochmurny, jesienią, a zimą, instalacji wschód-zachód po prostu zabraknie energii, aby pokryć zapotrzebowanie w trakcie dnia. Poza tym ten wykres jest szerszy w zasadzie tylko w lato, kiedy słońce wstaje na północnym wschodzie czy zachodzi na powiedzmy północnym zachodzie, to wtedy rzeczywiście coś na tych krawędziach dodaje, jednak w pozostałe pory roku ten dodatek jest minimalny. W ogóle ta różnica poranna czy popołudniowa, wieczorna jest dość niewielka i co więcej występuje przed szczytami cen na RCE. Generalnie 29% z 10 700 kWh to więcej niż 35,4% z 8 500 kWh. To jest pytanie typu, czy chciałbyś zjeść jeden kawałek z gigantycznej pizzy o średnicy 66 cm,
Czy może wolałbyś półtora i kawałka z pizzy no, najmniejszego rozmiaru? To o ile montaż fotowoltaiki w układzie wschód-zachód zwiększy procentową to konsumpcję oraz czy w ogóle tak się stanie, bardzo silnie zależy od godzinowego profilu zużycia energii i doradzanie w tym zakresie bez poznania takiego profilu nie ma zupełnie sensu. Mały wzrost autokonsumpcji nie rekompensuje dużych strat w uzysku, no bo instalacja skierowana na południe może wyprodukować w zależności od kąta nachylenia około 15 do nawet 20% energii więcej w skali roku. Zysk w procentowej autokonsumpcji wynika w dużej mierze z mniejszej mocy osiąganej przez instalację wschód-zachód w szczycie, a przecież taki w zasadzie sam efekt można by osiągnąć stosując po prostu mniejszą instalację skierowaną na południe, gdzie koszty inwestycji byłyby niższe. Choć każdorazowo warto przeprowadzić obliczenia dla indywidualnego profilu zużycia energii, to jednak wiele wskazuje na to, że najlepszą opcją jest nadal instalacja skierowana na południe, a w celu zwiększenia autokonsumpcji warto szukać jednak innych sposobów. Wiele firm oraz handlowców nie chce obniżać się mocy instalacji fotowoltaicznej, bo przy tym samym zużyciu mogą zaproponować 8 kW peak skierowanych na południe lub 10 skierowanych na wschód-zachód, a przecież w ten sposób więcej zarobią. Jeśli zależy Ci na tym, żeby naprawdę pomóc Twojemu klientowi, który ma taką możliwość wyboru tego, jak zorientowane będą moduły względem stron świata, przygotuj indywidualne obliczenia konkretnie dla jego budynku. Nie tylko mu pomożesz, ale pozwoli Ci to także wyróżnić się oraz zyskać wiarygodność. Jeśli nie wiesz, jak wykonać takie obliczenia i nie stracić przy tym dużo czasu, bądź czujny. Śledź ten kanał, subskrybuj go, ponieważ w najbliższym czasie planuję podzielić się z Wami takim narzędziem oraz oczywiście instrukcją tłumaczącą, w jaki w zasadzie sposób z niego korzystać. A co gdybym powiększył instalację skierowaną na wschód-zachód? Co gdybym zapewnił, żeby miała taki uzysk, jak instalacja skierowana na południe? Przecież autokonsumpcja wówczas byłaby wyższa. Falownik w zasadzie mogę pozostawić ten sam. A ile modułów musiałbym dołożyć, aby uzysk był identyczny? O ile wzrosłaby wtedy autokonsumpcja w przypadku układu wschód-zachód? I na jaką opłacalność by się to przełożyło? Na jakie zyski by się to przełożyło? Oraz czy zrekompensowałoby to wyższą cenę inwestycji? A co gdybym zamiast cen RCS z zeszłego roku zastosował te z kwietnia czy maja tego roku, kiedy cena energii elektrycznej w południe, kiedy produkcja z instalacji fotowoltaicznej jest największa, była rekordowo niska? Przecież właśnie w takich warunkach autokonsumpcja zyskuje na znaczeniu, więc być może mniejszy wzrost autokonsumpcji wystarczy, by to już się opłacało. Ale jaki? Słuchajcie, sam jestem bardzo ciekawy i tak pomyślałem, że wyślę obie te rzeczy do wszystkich, którzy napiszą maila o treści, nie wiem, wschód-zachód na adres mailowy energiadosprzedaży@gmail.com lub po prostu klikną w link znajdujący się w opisie. Dodatkowo dla pierwszych 10 osób przygotuję indywidualną, spersonalizowaną analizę dotyczącą ich konkretnego budynku. Jeśli jesteś handlowcem, jeśli sprzedajesz instalacje fotowoltaiczne, mogę przygotować taką analizę dla Twojego klienta w taki sposób, że będziesz mógł ją po prostu skopiować i dostarczyć jemu jako Ty. A dlaczego w zasadzie tylko dla 10 pierwszych osób? Chociaż jestem tematem bardzo zainteresowany, to wierzcie lub nie, ale mam też inne pomysły na spędzanie czasu. To już wszystko na dziś. Jeśli uważasz, że ktokolwiek może skorzystać na wysłuchanie tego materiału, to proszę Cię, skomentuj, udostępnij lub po prostu podeślij link znajomemu do tego materiału. To już wszystko na dziś i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dzięki.